Witajcie w podcaście To się Nadaje. Jednym z niewielu miejsc w sieci, które nadaje się dla młodych i nie tylko. Naszym celem jest otwieranie świata i inspirowanie do działania. Podcast prowadzą Szymon Nieznański i Piotr Rydzewski. Wydawcą jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych. Spotkacie tu głównie młodych ludzi, którzy dzielą się swoimi pasjami i doświadczeniami, a także starszych gości, którzy pomagają zrozumieć, jak osiągnąć sukces na różnych polach życia. Nasze rozmowy mają na celu wzajemne inspirowanie się i nakręcanie do działania. Jeśli jesteś gotów na rozwój działania, posłuchaj naszych rozmów. Obiecujemy, zostaniesz na dłużej, bo to się po prostu nadaje do słuchania. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału na YouTube, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami oraz materiała. A więc zaczynamy od, to się zaczyna. Mamy takie kilka krótkich pytań w życiu. najważniejsze jest. Według pana S sens tego życia. Kto jest przyszłością narodu? Wy, młodzież. Co daje panu motywację do pracy? Z całą pewnością świadomość, że Polska to piękna i wielka sprawa. Ulubiona książka? Bardziej, autor Waldemar Łysiak. Czytam ich tak dużo, że ciężko wskazać mi jedną. A ulubiony sport? Piłka nożna i boks. Tu jestem raczej tradycyjny. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, były dyrektor Muzeum II wojny światowej w Gdańsku i z naszym gościem pan dr Karol Nawrocki. Dzień dobry panie prezesie. Witam serdecznie pana redaktora, witam pana prezesa, witam państwa, wszystko się zgadza. Tak to ja. Panie prezesie. Tak. Rozpocznijmy naszą rozmowę od początku. Skąd się wzięło u pana zainteresowanie historią? Czy wyniósł pan to z domu, od rodziców, a może jakaś literatura pana zainspirowała? Waldemar Łysiak rozbudził we mnie zainteresowanie do historii. Od młodości czytałem książki Waldemara Łysiaka, które czytał mój ojciec i zostawił mi je, bo dość młodo umarł. Waldemar Łysiak to autor głównie historii, popularnej historii odnoszącej się do XIX wieku, do ery napoleońskiej, ale nie tylko. Myślę, że bez Waldemara Łysiaka nigdy nie zostałbym historykiem. To był taki mój pierwszy kontakt z historią, który potem już także publikacjami naukowymi rozwijałem sobie. Polecam wszystkim Waldemara Łysiaka. Doskonale rozbudza wyobraźnię, także tę historyczną. I potem studia na Uniwersytecie Gdańskim, tak? Najpierw oczywiście liceum, potem studia na Uniwersytecie Gdańskim i doktorat też na Uniwersytecie Gdańskim. Tak, to, to prawda. Zastanawiam się skąd u Pana Prezesa zainteresowanie, Pan jako pierwszy badą w Polsce zorganizowane grupy, przestęp... grupy przestępcze w latach 80 w PRL-u, tak? Tak, byłem… Skąd takie zainteresowanie tym, 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 tym akurat nie okresem historii? Widziałem lukę w badaniach historycznych. Jak pan redaktor powiedział, jestem z Gdańska. Tych grup przestępczych w latach 80., jeszcze za komuny w Gdańsku, było akurat wiele. Miały one wpływ na funkcjonowanie różnych sektorów miasta. Ten świat kryminalny, a szczególnie transformacji ustrojowej, czyli ten kapitał, który przez gangsterów został zdobyty w latach 80. czy przez złodziei, przeszedł przez cezurę roku 89. Ja wówczas badając akta Instytutu Pamięci Narodowej, zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej, natrafiałem na kolejne dokumenty i pomyślałem sobie, że jest to przestrzeń, dziedzina, która z jednej strony jest nieopracowana, a z drugiej strony ma dość duży potencjał i tak zacząłem badać tę sprawę. Wspomniał Pan o tej, poprzez literaturę, o kształtowanie takiej świadomości i tego, w jaki sposób u Pana wzięło się te zainteresowanie historią. Natomiast odbiorcami naszymi, naszego podcastu są też młodzi ludzie i tak jak z Szymonem zastanawialiśmy się odnośnie tego, czy te pokolenie młodsze właściwie wie, czym jest IPN i czym się zajmuje, czy Państwo prowadzą jakieś badania, mają jakieś spostrzeżenia dotyczące tej świadomości młodych ludzi. Ludzi dotyczące takich zainteresowania tymi tematami, związanymi właśnie, ale i nie tylko z historią, ale też z taką można powiedzieć, państwowością, bo to jest, jakby nie patrzeć, powiązane wszystko ze sobą. Właśnie patrzę na, na panów, na pana redaktora i na pana prezesa, i rozmawiam, jak rozumiem, czy mówię do młodzieży, i zdaję sobie sprawę z tego, że jestem przedstawicielem już zupełnie innego pokolenia. I podczas gdy ja musiałem sięgać do książek, aby inspirować się historią, wasze pokolenie już stoi przed zupełnie innymi. Wyzwaniami oczywiście książki dla nas w Instytucie Pamięci Narodowej i nasze akta są najważniejsze. Zachęcam wszystkich do czytania książek, ale dzisiaj, jak doskonale wiecie, żyjemy w kulturze nanosekundy. Według naszych badań 60% młodzieży i uczniów czerpie wiedzę historyczną z internetu, a wiemy i z mediów społecznościowych, a wiemy, jak wiele rzeczy nieprzydatnych, niesprawdzonych jest także w internecie. To jest powiedzmy window of opportunity dla Was, że korzystacie z, właśnie z tego typu technologii, ale z drugiej strony jest to też zagrożenie, rodzaj zagrożenia, który często porusza się w sferze nie faktów historycznych, ale pewnych manipulacji historycznych. Dlatego my w Instytucie Pamięci Narodowej po pierwsze zrobiliśmy największe w Polsce badania świadomości historycznej Polaków i to też tych najmłodszych. One nam pokazały wiele zagrożeń, ale też wiele potencjałów. Największa część młodzieży i ludzi, młodych ma ambiwalentny stosunek do historii. To jest około 50%, czyli państwo mówicie do nas tak: "Okej, okay, no wy trochę starsi, przedstawiciele poważnych instytucji, mówicie nam, że historia jest ważna, ale zainteresujcie nas tą historią. Powiedzcie, że ona jest naprawdę interesująca, a nie usiądziesz przy mikrofonie i będziesz opowiadał wydarzenia historyczne". Dlatego w Instytucie Pamięci Narodowej powołaliśmy Biuro Nowych Technologii. I to, co mogę, do, dokąd mogę was wszystkich, drodzy Państwo, odesłać, to do Steama Instytutu Pamięci Narodowej. Ja tam macie grę szyfrów, grę lotnicy. W całej Polsce są także wydarzenia naszego biura nowej, nowych technologii, w których możecie włożyć okulary wiari i zobaczyć historię z zupełnie nowej perspektywy. To ma być trochę ekwiwalentem tego, co w moich czasach nie było możliwe bez książki, ale oczywiście Wszystkie te projekty są także po to, przede wszystkim po to, żeby zainteresować historię, którą można zgłębiać. Także odpowiadając na pytanie pana prezesa, tak, przeprowadziliśmy takie badania. Mamy was, jako młodzież, w pewnym sensie zdiagnozowanych pod tym kątem i staramy się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. No właśnie, bo do ludzi młodych musimy docierać w inny sposób niż docieraliśmy jeszcze 20 lat temu, więc te nowoczesne technologie na pewno są ważne, żeby dotrzeć do ludzi młodych. To jest na plus. To jest na plus oczywiście. Ale jednak te tradycyjne formy są obecne teraz w naszym świecie i trwa zagwaźdniała dyskusja dotycząca między innymi na przykład podręcznika polsko-niemieckiego. Jaki pan prezes ma zdanie na ten temat, bo wydaje mi się, że przynajmniej dorosłych ten temat mocno rozbudza. A młodzi no chyba młodych o to nikt nie pyta. No właśnie, młodych spytamy pewnie po wrześniu, gdy do ósmych klas trafi ten czwarty tom podręcznika, i wtedy usłyszymy opinię na jego temat, bo już zapadła decyzja, że ten czwarty tom będzie w szkołach. Ale tutaj wierzę w mądrość nauczycieli. My współpracujemy z nauczycielami w całej. Polsce i ten czwarty tom podręcznika Europa nasza pamięć zdaje się, że taki tytuł on nosi. Ja go przeglądałem oczywiście. Niestety w wielu zakresach wpisuje się w niemiecką politykę pamięci. W moim uznaniu jest to on zagrożeniem do takiego kształtowania i tożsamości polskiej i pewnej świadomości o II wojnie światowej. Musiałbym wchodzić w szczegóły. Myślę, że tego nie, nie, nie chcecie panowie, Natomiast czwarty tom przede wszystkim powstał 4 lata temu. Było wiele recenzji i obiekcji wobec tego czwartego tomu, a on bez uaktualnienia został wprowadzony do szkół i są tam rzeczy, które są głęboko niepokojące. Powiem o jednej. Przymiotnik niemiecki przy trzeciej rzeszy znika w nim regularnie. Znaczy nie dowiemy się w wielu fragmentach tego podręcznika, że za drugą wojnę światową odpowiadają Niemcy, a odpowiada za nią III Rzesza. No to jest jeden z wielu przykładów wpisujących się w niemiecką politykę. Pamięci. Ja jestem żywym dowodem chyba na to, o czym pan redaktor powiedział, że dzisiaj inspiracji w historii nie musimy szukać już właśnie tylko i wyłącznie w książkach, ale także w nowych technologiach. Przy czym zgadzam się, że do poszerzenia swojej wiedzy historycznej po. Grach czy po pewnych projektach edukacyjnych, warto zawsze sięgnąć po książkę, jeśli jesteśmy na tyle ambitni i chcielibyśmy te nasze umiejętności rozwijać. Jak o znikaniu umowa to przyszło mi do głowy od razu ostatnia, znaczy miesiąc temu, bodajże, wystawa w Gdańsku, prawda? Tam zostały zlikwidowane rodzina ulmów oraz zmniejszony został do takiego malutkiego zdjęcia rotmistrz Pilecki, tak? No, to jest rzeczywiście pewna tendencja. Z jednej strony rząd polski rezygnuje właściwie bez walki o reparacje, czyli abdykuje. Nie podejmuje negocjacji, a na stole leży radny raport reparacyjny przygotowany przez wiele lat. Nie, niezależnie od tego, jakie ugrupowanie, jakie środowisko politycznego przygotowało, mamy naprawdę punkt wyjścia do dyskusji, do negocjacji z Niemcami o kwestiach reparacyjnych. Z drugiej strony znikają polscy bohaterowie w Muzeum II Wojny Światowej, co chyba także dla was młodych jest nie do zrozumienia. No, musicie mieć jakieś punkty odniesienia. Oczywiście nie mierzymy się z rotmistrzem Pileckim, Sojcem ojcem Kolbę i szczęśliwie nie musimy się mierzyć, bo żyjemy w wolnej Polsce, która na dzień dzisiejszy nie jest ogarnięta wojną, i niech tak zostanie. Natomiast myślę, że młodzi potrzebują pewnych wzorców zachowania, gdy w największej inwestycji muzealnej, w tej części Europy o II wojnie światowej zdrapuje się gdzieś w nocy, bohaterów, no to jest to rzecz, która budzi. No, wyraźną reakcję polskiego społeczeństwa. I ten czwarty tom podręcznika, to wszystko niestety rysuje się w jakąś niezdrową strategię prowadzenia polityki pamięci, której ofiarą jest właśnie dzisiejsza młodzież, bo przez za 2, 3, 5, 10 lat część z Was, nastolatków, którzy może nas oglądają albo latków, nie będą znali tych, którzy oddali życie i pracowali dla Polski. Przez, znaczy na Pana miejscu siedzą często u nas przedstawiciele właśnie młodego pokolenia, o których tutaj często wspominamy. I z tych naszych rozmów często wynika, że oni mają takie gorące podejście do tego, że chcą działać, że chcą wiele rzeczy w Polsce również już teraz zmieniać. I przez jakieś ostatnie kilka lat, osiem, tak, mniej więcej widzieliśmy tendencję do tego, że były powoływane nowe. Rady Młodzieżowe, organy doradcze przy różnych instytucjach, przy, przy ministerstwach, przy szerokich gremiach naszego państwa. I pytanie, czy dziś nie jest też czas, żeby przy Instytucie Pamięci Narodowej takie gremium może zostało powołane? Reprezentujemy też młodych ludzi. Zastanawiamy się, jakie Pan ma do tego podejścia. Czy, czy widzi Pan też właśnie w instytucie jakąś miejsce na współpracę z młodymi właśnie działaczami, z osobami, które może chcą coś więcej zrobić dla Polski? Dodam jeszcze, że w Muzeum II wojny światowej taka rada była bodajże, prawda? Młodzieżowa Rada. No właśnie, od tego chciałem zacząć. Młodzieżową Radę Muzeum II Wojny Światowej zakładałem osobiście, uznając, że chcę słuchać młodych. Wprawdzie mam młodego w domu, 21-letniego syna, z którym często rozmawiam, dzieli się swoimi opiniami, jest też aktywny społecznie, więc zawsze rozmowa z nim dodaje mi takiego poczucia, że mam jakiś tacz z, z młodzieżą. Ale gdy zostałem dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, to od razu powołałem młodzieżą, Radę i bardzo się z tego cieszyłem. Tam szło wiele ciekawych inicjatyw w opinii. To była odważna Młodzieżowa Rada, więc potrafili powiedzieć, no ale nie tak, ale może trochę inaczej. Takie krytyczne spojrzenie innego pokolenia jest bardzo ważne. Są też takie plany, aby Młodzieżowa Rada powstała przy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych, które jest częścią Instytutu Pamięci Narodowej. I jakiś czas temu, pół roku temu bądź rok temu rozważali. Też, czy takiej konstrukcji nie powołać przy Instytucie Pamięci Narodowej? U nas trzy biura właściwie zajmują się ofertą dla młodzieży, bo to jest wspomniane biuro nowych technologii, ale mamy też biuro przystanków Historia. Ci dbają głównie o tych najmłodszych. Tam są spektakle teatralne dla dzieci w przedszkolach nawet, a więc na, dla maluchów i biuro wydarzeń kulturalnych, ale myślę, że taka rada. Młodzieżowa przy Instytucie Pamięci Narodowej mogłaby wnieść wiele ciekawych wizji, ale także zrecenzować, zaopiniować nasz obecny, nasz obecny program działania. No, przecież my w pewnym sensie, i to, nie tylko, to rozmo, nie tylko ta rozmowa wyzwala we mnie takie poczucie, ale my w pewnym sensie jesteśmy instytucją, która przenosi. Przeszłość w przyszłość. To znaczy, my to robimy wszystko dla Was, żebyście mieli świadomość tego, skąd przychodzimy, jak Polska i polski naród wyglądał w XX wieku. Bo pamięć narodowa i w ogóle historia, jest częścią naszej tożsamości. Dzisiaj tak wiele mówi się o definiowaniu tożsamości, o poczuciu a z, tożsamości, a z drugiej strony stara się nas w wielu sektorach odciąć od korzeni, które towarzyszą narodowi polskiemu. Od kilku wieków. Wiem, że teraz zawodowy historyk powiedziałby o narodzie, możemy mówić od XIX wieku, ale mówię to w, w pewnym skrócie, więc to jest część naszej tożsamości narodowej i głos młodych jest bardzo ważny. I nie mówię tego tylko dlatego, że jestem w to się nadaje i rozmawiam z młodzieżą, ale jakby to byli moi współpracownicy, to by powiedzieli, że zawsze tak mówię. Opowiedział Pan o e, młodym synu. Czy czuje Pan taki też poczucie, że, e, że to, co Pan robi teraz e, tak zawodowo, można powiedzieć, czy, czy, czy też e, czy ta działalność też wynika tak jakby z troską o przyszłość młodego pokolenia? Czy to, zawsze zastanawiałem się, no jeszcze nie dane mi zostało pełnić tej funkcji społecznej, tak, być ojcem. Mam nadzieję, że może kiedyś się uda. Polecam, e, tak. Ale właśnie taka Taka, taka ciekawość życiowa mi towarzyszy w tym pytaniu. Jak, jak to jest? Tak, z tych dobrych rzeczy to na pewno, gdy ma się rodzinę mam trójkę dzieci, mój syn ma 21 lat. Drugi syn już też wchodzi, nie chcę powiedzieć w dorosłość, ale jest nastolatkiem, ma 14 lat i mam słodką 6 córeczkę, więc jakby jestem ojcem w. w w każdym chyba Aha. wymiarze na pełen etat, ale poczucie takie, żeby zadbać o, o Polskę, o naszą przyszłość dla moich dzieci, dla tych dzieci, które są w wielu polskich domach, z całą pewnością jest inspiracją do pracy, dają dodatkową energię, chociaż syn, ten najstarszy oczywiście powoduje też, że gdy z nim rozmawiam, uświadamiam sobie, że już nie jestem pierwszej młodości, bo jak ma się 21-letniego no to człowiek jest powyżej czterdziestki, ale oczywiście więcej tych refleksji w odniesieniu do rozmów z nim odnosi się do tego, że chciałbym, aby żył. Ja by służył wolnej Polsce, Polsce, która rozwija się ekonomicznie gospodarczo, Polsce, która jest ambitna i ma świadomość tego, że jesteśmy naprawdę dumnym narodem z wieloma wiekami tradycji. Tak, na pewno dzieci inspirują do takiej, do takiej pracy i do takiej refleksji, że musimy budować naszą Polskę w pełnej odpowiedzialności za naszą narodową wspólnotę. Panie prezesie, Pan został wybrany prezesem w roku 2021, czyli już trzy lata pana kadencji, jakbyśmy mieli podsumować dzisiaj te trzy lata, co jest takim najważniejszym osiągnięciem, które udało się zrealizować? No, dużo tych aktywności, bo w, w, w Instytut Pamięci Narodowej w Infrastrukturze Państwa Polskiego odgrywa wiele ról tych międzynarodowych, dyplomatycznych, lustracyjnych, archiwalnych, edukacyjnych, naukowych. Mamy stu prokuratorów w Instytucie Pamięci Narodowej, więc pewnie w każdym zakresie mógłbym powiedzieć, że te trzy lata były efektywnie przepracowane. Ale jeśli miałbym odpowiedzieć w kilku słowach, to przede wszystkim to, że przy jednoczesnym niezrezygnowaniu z głównej, fundamentalnej misji Instytutu Pamięci Narodowej z misji archiwalnej, naukowej i z misji poszukiwania ofiar systemów totalitarnych. Udało mi się w ciągu tych trzech lat stworzyć nowe zupełnie spojrzenie na Instytut Pamięci Narodowej poprzez komponent edukacyjny, właśnie poprzez nowe technologie, poprzez wydarzenia kulturalne i ofertę nawet do przedszkoli i tych najmłodszych. Oczywiście my mamy te rzeczy, które są dla nas najważniejsze i ustawowe i uznaję, że po tych trzech latach nic w tej materii, nie straciliśmy, a wiele rzeczy dodatkowych udało się zrobić, ale te trzy biura stanowią o tym, że otworzyliśmy się na zupełnie nowe przestrzenie, także w kontekście międzynarodowym, bo jak przyglądam się naszej aktywności międzynarodowej i możliwościom oddziaływania, to mam poczucie dumy z trzech spędzonych lat. A jeśli mogę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która jest z zakresu takiego hard działania Instytutu Pamięci Narodowej, to bardzo cieszy mnie realizacja polskiego prawa i ustawy z 2000... 2016 roku o likwidacji sowieckich obiektów propagandy. 41 tych obiektów udało się usunąć w całej Polsce. No i z pewnym komplementem ze strony Federacji Rosyjskiej się także spotkałem, bo Rosja ściga mnie za to, że realizuje polskie prawo i grozi mi 5 lat łagrów. Więc dostałem z Moskwy najlepszą z możliwych ocen. Właśnie mieliśmy się o to pytać, czy jest pan ciągle na liście Putina? Jestem i rozumiem, że będę na niej, dopóki nie zostanę osądzony, skazany i osadzony w łagrze. To to się najprawdopodobniej nie zmieni, ale nie podległo się z wielką odpowiedzialnością, jeśli polski parlament i polski sejm uznał, że obiekty sowieckiej propagandy nie mogą być w przestrzeni publicznej polskich miast, przypomnę, że są to obiekty pogardy dla ofiar związku sowieckiego, atrybutu dla tych, którzy mordowali, gwałcili, palili wasze miasta. W całej Polsce. I polski Sejm przyjmuje ustawę w roku 2016, a polski urzędnik z Instytutem Pamięci Narodowej realizuje e, tę ustawę. No to niektórzy mar martwią się, boją czy pytają, no co z tobą ścigacie Federacja Rosyjska i grozi ci poważna sankcja. Tak, ale ja jestem świadomym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, a my żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce i niepodległość też wiąże się e, z obowiązkami, z wyzwaniami i z odpowiedzialnością. Z jednej strony to duże wyróżnienie, z drugiej strony jednak gdzieś z tyłu głowy może być takie poczucie, no bo jednak niebezpieczeństwa zbyt, z niebezpieczeństwa, po zbyt dużo Polaków na tej liście w tej chwili nie ma. No. Tak, jestem w elitarnym gronie. Oczywiście nie, nie trywializuję tego. Zawsze mi się wydawało, że jak dochodzi do takiej sytuacji, to państwo swojego urzędnika, zresztą z listy precedencyjnej tego, który jest wśród najważniejszych urzędników w państwie polskim, to już niezależnie od tego, na którym miejscu w tym rankingu, ale jest oficjalna precedencja. Myślałem, że państwo polskie w takim momencie w pewnym sensie chroni takiego urzędnika, a gdy ja Poradziłem sobie sam ze współpracownikami z Instytutu Pamięci Narodowej, wyjeżdżając choćby w rejony wojny na Ukrainę, na Węgry, gdzie jest duża diaspora rosyjska, czy likwidując kolejne obiekty propagandowe, posługując się ochroną, która była zapewniona przez Instytut Pamięci Narodowej, to po 15 października wzbudziło to ogromne zainteresowanie Najwyższej Izby Kontroli, czy ja właściwie powinienem mieć dwóch ochroniarzy, jednego. Dwóch było w, w innych rejonach, tylko w rejonie wojny na Ukrainie, więc to jest rodzaj takiej trochę niepoważnej sytuacji, bo zagrożenie jest realne. No ale nie może go nie być, jeśli chce się realizować misję Instytutu Pamięci Narodowej. Czyli z powodów politycznych państwo polskie nie chroni jednego z ważniejszych urzędników w Polsce, tak? W moim uznaniu tak się dzieje, bo e, m, nigdy nie zaproponowano mi takiej ochrony. Ja się na to nie obrażam, ale w momencie, gdy e, sami e, zaopiekowaliśmy się tą sytuacją, szczególnie że w internecie, jak obalaliśmy kolejne pomniki, pojawiały się e, wyznaczone nagrody za moją głowę jakichś rosyjskich botów czy, e, czy, czy, czy innych komentatorów mediów społecznościowych, i gdy chcemy się zająć tym sami. Oczywiście informując o tym formalnie, oficjalnie ambasady polskie, polskie urzędy, informując o tym policję, dostając na to wszystko zgodę, no to nagle to się staje punktem nacisku Najwyższej Izby Kontroli, co, co pokazuje, że jest nie do końca poważne, nie rozumiemy zagrożenia. Więc ja z jednej strony się uśmiecham, no ale rzeczywiście panowie zwracacie uwagę, no to jest poważna sprawa. Federacja Rosyjska Pana ściga. No za można się uśmiechnąć, ale je, jakiś rodzaj zagrożenia jest. A czy to też nie jest, nie ma pan takiego poczucia, że z tą dekomunizacją w Polsce, w sensie z jednej strony zadziało się cokolwiek, zadziało się wiele, ale czy to nie jest tak, że jeszcze mamy dużo do zrobienia? i, i Bo ja mam takie poczucie, że no patrząc nawet na nazwę ulic w Warszawie, w mieście, w którym nagrywamy ten podcast, no jednak wynika, że. że to nie działa do końca, w sensie i, i dlaczego nie działa, skąd ten upór taki? Albo Rzeszów, prawda, pomnik czynu rewolucyjnego w centrum miasta. Olsztyn, Olsztyn, tak. Ta, ta ustawa jest z 2016 roku, jest, nie jest pozbawiona błędów, w tym sensie, że samorządom nie grozi sankcja, że za, nie reali, za brak realizacji tego prawa. I my w Instytucie Pamięci Narodowej, żeby obalić jeden obiekt sowieckiej propagandy, musimy wspinać się na wyżyny często dyplomatycznie negocjując z samorządami, proponując im pomniki także, bo to też jest ważne. My nie zostawiamy pustego miejsca, tylko proponujemy zawsze pomnik ofiarom systemu niemieckiego nazizmu albo sowieckiego komunizmu. Więc ta ustawa z 2016 roku pozbawiona jest sankcji i samorząd, tak jak w Rzeszowie i Folsztynie, czy tu samorząd warszawski, w tym mieście, w którym się nagrywamy w naszej pięknej polskiej, kochanej stolicy, choć niedoskonałej, jak wszystkie miasta w Polsce, nie, nie musi realizować tej ustawy, co według mnie jest szkodliwe. To powinien być nakaz realizacji ustawy dekomunizacyjnej. Weszliśmy w takie tematy mocniejsze, troszeczkę związane z tym, co się dzieje aktualnie w Polsce, o różnych wyzwaniach i działaniach. Natomiast zastanawiam się, mając z tyłu głowy i tyle obowiązków, i takie różne działania z tym związane, ma Pan jakiś sposób na to, żeby gdzieś właśnie się odstresować? Ma Pan jakiś ulubiony sport, bo z tego, co zdążyliśmy się zapoznać i z tego, co Pan powiedział, w to się zaczyna. Jednak ta jedna Ulubiona dyscyplina związana z panem życiem, gdzieś się w życiu pojawiła. No to prawda, ja sobie nie wyobrażam życia bez sportu. Prezes Instytutu Pęci Narodowej ma wszelkie prawa obywatelskie, w związku z tym korzysta z nich. I poza historią, poza pracą, pracą urzędniczą, poza rodziną oczywiście, która jest dla mnie bardzo ważna, od wielu lat jestem związany także ze sportem. Młodzieżowo boksowałem w Stoczniowcu Gdańskim, byłem nawet mistrzem Pomorza w wadze ciężkiej w boksie. Dzisiaj nie za bardzo mogę się boksować, bo mam dużo takich spotkań, jak z panami tu, gdzie muszę jakoś. Oko nie może się być rozbite. Pre... Nie, mo nie może, ale nie opuszczam treningów bokserskich, choć to są bardziej tarcze i praca z, z workiem, albo taka ogólnorozwojowa praca. Natomiast z moją pasją teraz od czterech lat jest trening, który i polecam młodzieży do tego, żeby podjąć się takiego sportu. Jak aktorzy przygotowywali. Do 300 Spartan, do filmu, do gladiatora, to powstał taki trening, który nazywa się piramida. To jest pięć powtarzanych ćwiczeń, które wykonuje się w bardzo krótkim czasie. To jest tylko ćwiczenie na klatkę piersiową, wyciskanie, martwy ciąg, skoki na skrzynie, pompki. I drążek, i to należy zrobić w jak najkrótszym czasie. Puls dochodzi do 180 do 200, to jest dla mnie na dzień dzisiejszy ekwiwalent boksu. Oczywiście każdy pracuje na swoim ciężarze. Mój taki optymalny ciężar to jest 90 kg na tych wszystkich przyborach, ale rekord pobiłem także 100 kg, ale byłem już wówczas jak po długim locie samolotowym. Także polecam ten trening wszystkim. Tak. No, zastanawiam się, czy to czy nie to dla każdego nas. na pewno. No, tak, jak historia, może nie dla każdego jest interesująca, choć, choć powinna, to tak i ekstremalne sporty pewnie nie są dla wszystkich, ale łączenie wysiłku intelektualnego. Ze sportem, to jest z całą pewnością coś, co pozwala zachować higienę umysłu, czy jest to bieg, czy jest to spacer, czy inni pływają, to jestem przekonany, że przy wysiłku intelektualnym politycy, CEO, jacyś, prezesi mm. ważnych instytucji, spółek czy urzędnicy powinni pamiętać o tym, żeby jednak się ruszać. Jaka taka postać historyczna Pana najbardziej inspiruje, i czy też, a może to jest kilka, kilka takich osób, natomiast czy są to też związane osoby ze sportem? Mam takiego mam oczywiście takich bokserów, którzy, którzy zasłużyli się też Rzeczpospolitej. Dla nas, dla Instytutu Pamięci Narodowej, ważny jest Tadeusz Teddy Pietrzykowski, który walczył w niemieckich obozach koncentracyjnych po to, żeby przetrwać ale też, żeby pomóc innym, jest raport Witolda Pileckiego, w którym on pisze, że Tadeusz Teddy Pietrzykowski pomagał mu współtworzyć opór w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Pojawia się też Teddy Pietrzykowski w kontekstach ze świętym ojcem Maksymilianem Kolbe. Wyobraźcie sobie panowie takie trzy postacie. Narodowy bohater dzisiaj, rotmistrz Witold Pilecki, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej w roku 20. No w ogóle żołnierz, który służy Polsce z jednej strony, z drugiej strony bokser, wicemistrz. Warszawy w boksie Tadeusz Teddy pietrzykowski i z trzeciej strony dziś święty ojciec Maksymilian Kolbe. To w ogóle jak i, ile wątków tego życia duchowego, sportowego, patriotycznego w jednym tak przerażającym jednak miejscu na świecie, jakim był niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. I takich, takich sportowców jest więcej. W Gdańsku działa klub Brzostek Top Team. To jest klub, który ma pod swoją opieką tak, Aktualnego mistrza w wadze ciężkiej Kacpra-Mejne. I ten sala brzostek Top Team jest wyposażona w informacje i w ogóle w patronat Jana Biangi, boksera przedwojennego w Wolnym mieście Gdańsku sprzed roku 1939 który nie zgodził się na to, aby podpisać folkslistę. Gestapo mu mówiło, że zostanie wywieziony do obozu koncentracyjnego. On powiedział tak, Jan Bianga, w moim domu się mówiło po polsku, ja jestem Polakiem, pracowałem w polskim konsulacie, nie zamierzam podpisywać żadnej volkslisty, wylądował w kolejnych obozach koncentracyjnych, ale szczęśliwie przeżył. Panie prezesie, los jest bardzo przekorny. Dzisiaj, przygotowując się do rozmowy, natrafiłem na artykuł Gazety Wyborczej z maja 2021 roku, czyli przed głosowaniami. To było po głosowaniu w Sejmie i Gazeta Wyborcza pisze, że następnie zajmie się nią Senat, gdzie są małe szanse na tą kandydaturę. A jednak się stało inaczej. Został pan wybrany, zaakceptowany przez Senat, bo Senat zaakceptował kandydaturę przez również członków dzisiejszej koalicji rządowej, czyli jest pan osobą, która potrafi łączyć. O, dziękuję, panie redaktorze. Gazeta wyborcza akurat myli się regularnie, albo kłamie, albo, albo kłamie świadomie, albo się myli. Doskonały dowód na to, jak głęboko się mylili w roku 2020. E pierwszym tak zostałem zaakceptowany także przez senatorów, przez część posłów polskiego stronnictwa ludowego w sejmie głosowali na mnie wszyscy ówcześni posłowie konfederacji. Oczywiście wiązało to się także z moją pracą na to, aby to poparcie otrzymać. Spotykałem się w oficjalnych spotkaniach ze wszystkimi środowiskami politycznymi wówczas gdy byłem kandydatem na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak widać, udało mi się przekonać część Ludowców. Zresztą ruch ludowy w pracach Instytutu Pamięci Narodowej, czy ja jestem prezesem, czy nie jestem prezesem, jest bardzo ważny. No, mieliśmy wspaniałych ludowców, ludzi z, nie tylko z miasta, ale też z wiosek polskich, którzy bili się o wolną Polskę. Więc my dbamy o pamięć, o, o polskich chłopach, patriotach, ale to poparcie pokazało, że rzeczywiście jestem prezesem, który łamie pewną pragmatykę taką partyjną czy polityczną. Polityczną. Oczywiście najważniejsze było poparcie prawa i sprawiedliwości. Najwięcej posłów zagłosowało na mnie wszyscy posłowie, wszyscy senatorowie, no ale zarówno PSL, jak i Konfederacja wyraziły swoje poparcie i myślę, że dzisiaj, w trzecim roku mojej prezesury, widzą, że przyświecały mi dobre intencje służby Pamięci Narodowej i historii, niezależnie od barw politycznych. Nie, nie chcę nic zapeszać, ale to dobrze rokuje na rok 2025. To dużo wyzwań przed Polską w roku 2025, ale to jest kategoria, jak pan redaktor wie, przyszłości. W przyszłości w ogóle nie ma faktów ani nie ma prawd. Są tylko prognozy. My się skupiamy na przyszłości, chcemy ją jak najlepiej zaplanować. Ale co będzie w przyszłości, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale zmierzając ku końcowi naszej wspaniałej rozmowy, tak jak... Wspominaliśmy już podczas rozmowy, ale ten, ten podcast skierowany jest też do młodych ludzi i mamy pytanie właśnie do, do, do pana prezesa: czy ma pan jakąś taką złotą radę? Tak, To trudno nazwać to radą. Taką, taką zwyczajnie życiową, podpartą tym, co tutaj pan mówił, takim doświadczeniem, po prostu taką poradę dla młodych ludzi, co oni właściwie szukają czasami miejsca tak dla siebie w dzisiejszym świecie. Czy, czy ma pan jakieś takie myśli? Może też w kontekście właśnie swoich dzieci, i co radzić z temu młodemu pokoleniu? No tak, postawili mnie panowie w, w trudnej sytuacji, bo teraz mam przemówić jako taki wujek-złota rada, <laughs> czyli co chciałbym przekazać młodzieży, ale z całą pewnością dzisiaj jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ale też jako człowiek, który przeszedł długą drogę. Ch chłopak z normalnego domu, z małej e, dzielnicy w, w centrum e, Gdańska. Chciałbym, żeby młodzi ludzie, którzy nas e, oglądają, przede wszystkim wierzyli e, w Polskę, w Polskę, która ma. Piękną tradycję, wiele wieków tej tradycji, czuli dumę z tego, że są Polakami i mieli świadomość tego, że służąc w Polsce mogą sprawować najwyższe stanowiska w tym państwie. Nie zapominali o czytaniu, ale zaglądali też na Stima Instytutu Pamięci Narodowej. Chciałbym też, żeby młodzi mieli przeświadczenie, właśnie, może to na koniec żeby mieli przeświadczenie, że o tym, kim jesteśmy, i o tym, że jesteśmy Polakami, decyduje nasz język, którym właśnie się komunikujemy, nasze dziedzictwo kulturowe, ale też przeszłość. Zawsze, jak rozmawiam z młodymi, z młodszymi od panów, i chcę im powiedzieć, jak ważna jest przeszłość, to proponuję im taką zabawę, aby wyszli do tego mikrofonu albo wyszli na scenę i powiedzieli coś o, o sobie, nie używając czasu przeszłego. To jest nie do zrobienia. Wszędzie się gdzieś urodziliśmy, zawsze z. Skończyliśmy jakąś szkołę, więc chciałbym zostawić Was z takim przeświadczeniem, że przeszłość jest bardzo ważna, ale myślę o, myślcie o przyszłości. Dziękujemy serdecznie. Nasz gość dr Karol Nawrocki, prezes ipn Dziękujemy. Dziękujemy za bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. To się nadaje. Mamy nadzieję, że rozmowa z naszym gościem była dla Was inspirująca, zmotywowała Was do działania i dostarczyła cennych przemyśleń oraz wiedzy. Jeśli macie jakieś przemyślenia, podzielcie się nimi w komentarzach, chętnie przeczytamy. A może znacie kogoś, kogo powinniśmy zaprosić do naszego podcastu? Dajcie nam znać. Nie zapominajcie zasubskrybować naszego kanału na YouTube, zostawić łapkę w górę i udostępnić materiał swoim znajomym. Dzięki temu będziemy mogli docierać do jeszcze większej liczby osób. Sprawdźcie również inne nasze materiały, znajdziecie tam mnóstwo inspirujących rozmów i praktycznych porad. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, bo to się po prostu nadaje do słuchania.